Pół wieku temu w Polsce doszło do zamachu na przywódcę Związku Radzieckiego, a jakiś czas później na pierwszego sekretarza PZPR. Aż po kres PRL-u była to jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic władzy. Bomba była w koronie drzewa. Wybuch ściął konary i ranił kogoś w nogę, zaś odłamki powybijały szyby w pobliskim domu. Gdy 2 godziny później ulicą Armii Czerwonej w Zagórzu przejechała kolumna aut, prawie wszystko było już na swoim miejscu. Stojący w otwartej limuzynie korpulentny łysy jegomość na szczęście nie spoglądał do góry, bo wtedy jego wzrok musiałby napotkać pokiereszowane drzewo. Towarzyszącego mu w limuzynie pierwszego sekretarza PZPR mogło to kosztować karierę, a kto wie, może nawet życie. O tym, że przywódca ZSRR przyjedzie na uroczystości 15-lecia Polski Ludowej, ludzie dowiedzieli się z gazet, które ukazały się w poniedziałek 6 lipca 1959 roku. Z całego misternego planu wizyty w miarę punktualnie wypadło tylko lądowanie w Warszawie. Potem Chruszczow był coraz bardziej spóźniony, co być może uratowało mu życie. Wydarzeniem z lipca 1959 roku dopiero w ostatnich latach zainteresowali się historycy. Ich uwagę zwrócił generał Franciszek Szlachcic. Ten wszechmocny niegdyś minister spraw wewnętrznych, w wydanych tuż przed śmiercią w 1990 roku wspomnieniach, pochwalił się swoim udziałem w rozwikłaniu sprawy zamachu z 1959 roku. Ale zdaniem Adama Dziuby, historyka z katowickiego oddziału IPN, swój udział w wyjaśnieniu zagadki mocno podkolorował. Z akt śledztwa, które zbadał Dziuba, wynika, że milicja długo błądziła po omacku i popełniła masę błędów. Po półrocznym kręceniu się w kółko, milicja przyznała się do porażki. Śledztwo nie zostało zakończone, ale jeszcze w połowie grudnia część funkcjonariuszy specjalnej grupy odwołano do innej pracy. 3 grudnia 1961 roku, w przeddzień Górniczej Barbórki, Gomułka wybierał się do Zagórza na otwarcie nowej kopalni Porąbka. I podobnie jak w 1959 roku, w Zagórzu znów wybuchła bomba, kilkaset metrów od miejsca, w którym eksplodowała pierwsza. Sztab akcji oznaczonej kryptonimem Antena od razu przyjął założenie, że za wybuchem stoi ta sama osoba co w lipcu 1959 roku i znów SB wysłała w teren konfidentów i znów nie lekceważono żadnego doniesienia. Milicjanci mieli w pierwszej kolejności szukać przewodów elektrycznych, śladów cementu, a także nożyc, obcęgów i kleszczy i dyskretnie pobierać z nich odciski. Akcja rozpoczęła się 20 grudnia o 7 rano. W ostatniej chwili na wniosek podpułkownika Karola Janoszka, naczelnika Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, do listy osób, u których miały być rewizje, dołączono Stanisława Jarosa, mieszkającego przy ulicy Armii Czerwonej w Zagórzu. Ściągnął on na siebie uwagę milicjanta, bo nigdzie nie pracował, a znany był wśród sąsiadów ze smykałki do elektroniki. Zapewniał, że nie miał zamiaru nikogo zabić, lecz chciał tylko pokazać, że nie wszystkim w Polsce podoba się komunizm i przy okazji ośmieszyć organy bezpieczeństwa.